Wielu ludzi ją uwielbia. Swego czasu nawet była niekwestionowanym numerem 1, jeżeli chodzi o dołączenie do załogi słomianego kapelusza. Dzisiaj opowiemy sobie co nieco o uroczej Karot, młodej królicy z tajemniczej wyspy Zou. Zatem zapraszam. Klasycznie powiemy sobie, co potrafi dana postać. A więc, młoda nastolatka nie bez powodu niemal od początku podbiła serca fandomu, pomijając kwestię furasów. Praktycznie od jej debiutu wykazywała talenty w boju. Dość szybko uniknęła chociażby cięcia Zoro, czy sprawnie wyskoczyła bardzo wysoko ponad horyzont, by się rozejrzeć po wyspie Zou. Tak samo Pedro pochwalił jej siłę i powiedział, że jest ona ponadprzeciętna. I w połączeniu z jej bronią w postaci łapki z pazurami była w stanie przyblokować cios ze strony Zoro. Śmiało można rzec, że jak na 15 lat wykazuje wysoki potencjał na polu walki. Zwłaszcza, że niejednokrotnie powalała już w serii pomniejsze grupy przeciwników przy pomocy swoich elektrycznych technik, charakterystycznych dla minków. Tytuł aktu pierwszego to Siła Sunlonga i nie bez powodu. Jak już sobie powiedzieliśmy, Karot ma talent do walki. Jak każdy Ming, używa elektryczności do pojedynku. Natomiast jej największą bronią jest przemiana w formę Sunlonga. Dlaczego Mingi się w nie przemieniają podczas pełni księżyca, nie wiemy. To jedna z odpowiedzi, na którą musimy czekać. Natomiast w tym trybie zwiększa się jej i innych minków wszystkie atrybuty fizyczne. Karot w Sunlongu była w stanie zranić Perospero i nawiązać z nim walkę, czy solować na otwartym morzu całą flotę Daifuku. A poza ogromnym power-upem ogólnym dochodzi też znacznie zwiększona moc elektryczna. Trochę boli, że na wojnie na Wano Oda trochę po macoszemu potraktował minków i ich Sunlongi, ale to jest temat na inne filmy. Generalnie Karot dosyć dobrze zaprezentowała na swoim przykładzie wzrost siły, jaki daje forma Sunlonga. Spora grupa fanów widzi w niej osobę w bocianim gnieździe w załodze słomianego kapelusza i w sumie by pasowało. Dobra kondycja fizyczna, połączona z jej ciekawością świata i energicznym stylem bycia, pasuje na to stanowisko. A co do innych jej talentów, to trzeba podkreślić talent malarski, który wykazała podczas arku Whole Cake Island. Na przykład ten rysunek. Czy też sama wspominała, iż potrafi narysować mapę. No i to chyba tyle. Jak powiedziałem w samym wstępie do filmu, przez pewien moment była pewniakiem jako nowy członek załogi Luffy'ego. Niestety lub stety, to stanowisko zajęła Yamato. Jednak, żeby zrozumieć, czemu tak się stało, przybliżmy sobie bardziej jej historię. Ważnym aspektem dla trzeciego aktu będzie sam początek jej historii. Otóż na wczesnym etapie jej treningów Karot sobie nie radziła, szermierka jej nie leżała i dopiero Pedro wziął ją pod swoje skrzydła i dał jej elektryczną łapkę jako nową broń zamiast miecza. Wytworzyło to pomiędzy nimi relację mistrz oraz uczeń i aż do przybycia słomianych kapeluszy na Zou nic więcej nie wiemy o jej przeszłości. Oczywiście uczestniczyła w walkach w obronie Eraizo przed Jackiem i jego armią. W toku trwania fabuły na Zou, Karot bardzo zafascynowała się słomianymi kapeluszami i światem zewnętrznym, gdyż nigdy nie była poza swoim rodzinnym domem. Była po prostu słodkim, z lekka naiwnym króliczkiem, który jeszcze nie zderzył się z realiami świata One Piece'a. Pomimo zakazu ze strony Wandy, wyruszyła wraz z ekipą Luffy'ego na Whole Cake Island w celu odbicia Sanjiego.
Ark z Big Mamą był dla Karot prawdziwą lekcją życia. Uczestniczyła w całej serii różnych walk na śmierć i życie. Utraciła swojego mentora Pedro i miała olbrzymie problemy z akceptowaniem jego straty. A punktem zwrotnym, który chyba sprawił, iż fandom pokochał królika, była przemiana w Sunlonga podczas ucieczki przed piratami Big Mamy. Majestatyczna i elegancka nowa forma Karot błyszczała w świetle księżyca oraz popisująca się swoją siłą musiała robić niebagatelne wrażenie na ludziach. Wszystkie wyżej wymienione rzucone kłody pod nogi trochę zapewne zmieniły jej postać. Navano pogodziła się ze śmiercią Pedro, stojąc nad jego grobem. Oczywiście walka z Jackiem też pewnie była swego rodzaju pokazem, co może się czaić poza Zoo. Jednakże to Holkek Island był kluczowy dla jej postaci. Była jednym z głównych gwiazd tego arku, cały czas na pierwszym planie, obok Brooka, Sanjiego, Pudding, Big Mamy, Katakuriego, Luffy'ego i innych ważnych postaci dla fabuły. Nie wiem, czy to przypadek, że trzecioplanowa postać dostała mnóstwo czasu antenowego, ale jestem zdania, iż ten efekt połączony z powiedzianym już punktem zwrotnym w postaci Sunlonga oraz potencjałem do dalszego rozpisania jej postaci na przyszłość przyczynił się do ogromnego boom popularności na Karo. Jej perypetie powiązane z załogą słomianego kapelusza wręcz namaścił ją na następnego członka załogi w oczach fanów. Ciężko powiedzieć, w jaki sposób rozwinie się dalej jej postać. Co do jej olbrzymiej popularności, to chyba nikt w to nie wątpi. 8 miejsce w światowym rankingu popularności mówi samo za siebie. Aczkolwiek istnieje jeden aspekt, który jest wręcz absurdalny w przypadku Karot. Mimo iż pogodziła się ze stratą swojego mistrza, dostaliśmy taką scenę, jak stoi nad jego grobem, to jednak z jakiegoś powodu cały czas mamrotała o zemście na Perospero. Rozumiałbym to tuż po śmierci Pedro podczas arku Whole Cake Island. Wtedy faktycznie to miało sens, ale nic nie wskazywało na kontynuowanie tego wątku po scenie z grobem. Gdy tylko usłyszała oraz zobaczyła niedoszłego zabójcę jej mistrza, dostała świra, odpaliła od razu Sunlonga i bezmyślnie zaczęła walkę. Ową walkę razem z Wandą przegrała, co mnie cieszy, bo jednak dwa Sunlongi nie powinny wystarczyć na człowieka, który ze swoją siłą może ubiegać się o stanowisko słodkiego dowódcy. Już bym wolał, by walka między nimi odbyła się bez żadnego tła emocjonalnego. Po prostu jedno ze starć w toku wojny na Onigashimie. Jak już powiedziałem, sam wątek zemsty wydaje mi się głupi i jego kontynuacja jeszcze dziwniejsza. W późnym etapie wojny Nekomamushi też sobie nagle przypomniał o Pedro i pokonał on Perospero. I w sumie tyle. Nie było żadnej śmierci, refleksji w tym temacie czy czegokolwiek. Zwykłe pokonanie Perosa ku uciesze 15-letniej króliczki. Ktoś powie, że to tylko młoda nastolatka i musiała się odnaleźć w rzeczywistości bez swojego mistrza. Owszem, jest w tym prawda, ale moim zdaniem Oda źle poprowadził ten wątek. Nawet jeśli jakiś potencjał w tym był, to coś zostało zepsute po drodze, gdyż ciąg przyczynowo-skutkowy wszystkich wydarzeń został przeprowadzony niezrozumiale i w zbyt dużym uproszczeniu, pamiętając przy okazji, że Pedro wysadził się sam. No i takie są moje wnioski. I tak, oto jest Karot. Postać urocza, ale i dla niektórych irytująca. Czy zostanie kolejnym członkiem załogi? Wątpię. Po debiucie Yamato wszystko wydaje się przesądzone, ale kto wie. Rzecz w tym, że wyraźnie widać, iż jej rola na Wano mocno się ograniczyła względem wcześniejszych arków. I poza walką z Perospero nie było dla niej żadnych planów.
Także ja byłem Kapelusznik, piszcie co wy sądzicie o Młodej Królicy, zostawcie komentarz marchewka, jeżeli dotarłeś bądź dotarłaś do końca filmu i do zobaczenia w następnych materiałach.